Siemanko, słuchajcie, aktualizacja, jeśli chodzi o proboszcza. Proboszcz wstaje z kolan, jak to zrobiłem ostatni filmik gdzieś tam na TikToku. I faktycznie tak jest. Słuchajcie, jeśli chodzi o układy tego samochodu, to właściwie wszystko jest podłączone. Silnik jest podłączony, jeszcze trzeba aparat zapłonowy podłączyć. I można powiedzieć, że wkrótce już będzie palony. No, jeśli dobrze pójdzie, to od tego filmiku jeszcze dzień dzieli do tego, żeby to odpaliło. No i będziemy tam odpowietrzać, jakieś takie inne rzeczy robić, które są niezbędne po to, żeby ten samochód jeździł już wkrótce. Słuchajcie, jeśli chodzi o komorę silnika, no to ja tutaj nie robiłem jakichś mega ingerencji. Oprócz tamtych wstawek, które gdzieś tam możecie sobie zobaczyć w poście, no to po całej operacji składania umyję po prostu tą komorę dobrze. Gdzie mogę, to psiknę sobie takim fajnym woskiem ciemnym, gdzieś tam coś zamaskuję, gdzieś tam coś podmaluję ewentualnie. I to będzie wszystko. No, słuchajcie, no ktoś, kto oczekiwał, że będę robił komorę, no niestety się zawiedzie. No, ale jest to spowodowane tym, że komora jako taka sama w sobie nie wygląda źle. Do jej zrobienia, no, żeby to zrobić porządnie, a nie na lipę. Ja jestem tego zdania, że albo to robić w miarę, albo w ogóle tego nie robić. Więc tutaj musiałbym wyjąć wszystkie kable do tego, żeby to zrobić. A jak już bym wyjął, no to musiałbym się nad tym popastwić. Jakby mija się to z celem. No nie wygląda na tragicznie. Umówmy się, że nie będę na co dzień jeździł z otwartą maską. Dla mnie kluczowym, jeśli chodzi o ten samochód, był fakt, żeby był sprawny mechanicznie. I tutaj, pomimo że auto nie jest jakiejś mega dużej wartości, to uwierzcie mi, że parę złotych poszło, dlatego że o cokolwiek mnie gdzieś tam spytacie, jeśli chodzi o, czy było wymienione, czy jest sprawne w tym samochodzie, to powiem twierdząco, tak? No tutaj układ, który nie był ruszany tak naprawdę, no to nie była ruszana skrzynia biegów, dlatego że kilka lat temu, a właściwie dwa stoi, więc te kilka, może być trzy, więc to jest niedaleko, nie zdążył dobrze pojeździć. Była wymieniana skrzynia, dlatego że nie, że stara się zepsuła jakoś, znaczy ona się zepsuła, tak, ale nie dlatego, że ona sama z siebie padła, tylko gdzieś na tych trasach międzynarodowych, jakie nim robiłem, po prostu zimmering skrzyni biegów od półosi strzelił, wyleciał olej, zatarła się piątka, czy cokolwiek wyskakiwało, nieważne. Słuchajcie, nowa skrzynia, druga skrzynia kosztowała 200 zł, więc trafiła druga bez jakiegoś rozkręcania, szukania problemu, bo są po prostu części tanie. A propos części i a propos taniości, słuchajcie, prawda jest taka, że do tego samochodu fakt można kupić dosyć tanio rzeczy, dlatego że to jest, pomimo że to taki egzotyczny trochę samochód z wyglądu, nie widać go też na drogach, to jest po prostu, jeśli chodzi o podzespoły, to jest Mazda, a do Mazdy jeszcze części są. Oczywiście niektóre pewnie nie, tak, blacharskich na pewno nie znajdziemy gdzieś tam po Polkarach, Intercarsach i tak dalej, ale jeśli chodzi o mechanikę, to jest Mazda 626. I tutaj części są do dostania w dobrych pieniądzach, ale trzeba pamiętać, że przy takiej skali, jaka tutaj była, czyli wszystko wywalone właściwie i gdzieś tam od nowa wsadzone i nowe wsadzone, no to się jednak zrobił się efekt skali i się zrobiło kilkadziesiąt tysięcy złotych. Oczywiście to nie uwzględnia jakby mojej pracy, tak, bo ta praca, jakbym miał tak sumować, no to spokojnie z miesiąc albo z półtora, albo może nawet i ze dwa, jak zaraz zacznę gdzieś tam się lakierem opiekować, zajmie, więc to jest dwa miesiące dosyć ciężkiej pracy, bo to blacharka dołów, czyli progi, jakieś nadkola, same najlepsze rzeczy, jak to mówią. I tu jeszcze będę malował, więc te dwa miesiące to jest nie lekkiej pracy gdzieś tam liznąć, śmiecia wyciąć albo podprostować delikatnie szpachelką, tylko na zasadzie cięcia ostrego, iskry w ryj i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o układy tego samochodu, to tak naprawdę zostało ruszone wszystko, tak? Od zawieszenia kompletnego, czyli wszystkich amortyzatorów kompletnych, tak? Nie tylko sam amortyzator, a reszta stara, tylko jakieś bałwanki nowe, jakieś łożyska tych amortyzatorów gdzieś tam przy kielichach, nowe sprężyny. Jeśli chodzi o układ zawieszenia, no to jest właśnie kompletnie zrobione, tak? Potem dochodzi układ hamulcowy, czyli na tyle mamy nowe zaciski, nowa linka ręcznego, nowe tarcze, klocki po całym samochodzie. Jeśli chodzi o przednie zaciski, no to były tak oczyszczone przeze mnie i taką temperaturową farbą polakierowane, bo tutaj nie wykazywały jakby potrzeby wymiany, aczkolwiek nie wyglądały zbyt pięknie, bo były skorodowane. Tak? Tutaj bardziej się, jeśli chodzi o przednie zaciski, skupiłem na tym, żeby były sprawne. Dlatego nowe zaciski, oprócz tego, że tam są oskrobane i polakierowane przeze mnie, no na kolanie można
można powiedzieć. To jeśli chodzi o stronę mechaniczną, to jest wszystko, co mogło być nowe, jest nowe, czyli tłoczek, jakieś gumki, jakieś inne historie. Plus jeśli chodzi o przedni układ zawieszenia, wahaczy nie wymieniałem. Słuchajcie, wahacze były wymieniane tuż przed tym, jak on zaniemógł. Nie wykazują absolutnie objawów zużycia, bo nie zdążył dużo na tych wahaczach pojeździć. Gumy są świeże, stworznie są nie do ruszenia, tak zwyczajnie ręką trzeba pierdolnąć. Więc dajmy się złużyć temu, bo to też są pieniądze i sumarycznie tutaj niby nic, tu niby nic i 500 zł nie ma, więc to zostawiłem. Jeśli chodzi o Magiel, no to została wymieniona końcówka drążków i sam drążek kierowniczy plus nowe marzety. Na półosiach zostały wymienione nowe marzety. Okazało się, że jedną z półosi, tą dłuższą, bo tu jest silnik poprzeczny, skrzynia jest bardziej w moją stronę, więc tu jest półośka krótka, a z drugiej strony jest długa łamana, więc ten środkowy przegub, no niby nic z nim nie było, a się okazało, że ten wieniec taki, co trzyma kulki, jest pęknięty, więc no, można by było to złożyć, ale prawda jest taka, że jedno większe takie jakieś ruszenie spod świateł szybsze i mogłoby się to rozsypać i mógłbym dalej już nie pojechać. Więc takie klimaty. Jeśli chodzi, słuchajcie, o silnik, no to silnik został poddany kompletnemu remontowi. Ja mam na myśli tutaj rozebranie bloku silnika do ostatniej śrubki, polakierowanie jego, gdzieś tam schonowanie gładzi cylindrów plus splanowanie tej gładzi, która potem będzie licowała, która licuje, tak, z uszczelką pod głowicą i zrobienie kompletnie samej głowicy wraz z gniazdami zaworowymi. Gdzieś tam jeszcze w bebechach do tego wszystkiego dochodzi zaworek zwrotny pompy oleju, bo te silniki miały taki problem, że jeśli ten zaworek się wyrobił, to po dłuższym postoju na wolnych obrotach zaczynał klepać. On potem przestawał klepać, bo potem gdzieś tam te ciśnienie znowu poszło i znowu jak się stanęło, gdzieś tam znowu zaczynał klepać i żeby tego problemu już więcej nie było, no to ten zaworek też. I tak grosz do grosza, słuchajcie, i robi się kokosza, tak? Tutaj wymalowane zostało i tak dalej. Jeśli chodzi o dalsze układy, słuchajcie, układ chłodzenia to jest chłodnica, która też była założona niedaleko przed awarią, czyli to już nie jest oryginalna chłodnica, jaka przy nim była. Więc ta chłodnica, ona nie jest teraz zamontowana, ale jest świeża, nowa, niepowyginana, niepęknięta i niezamulona i ogólnie jest świeża, tak? No, jak rok na niej pojeździł i to też nie ciągle, no to jest, będzie wszystko, więc ten układ też mamy jakby sprawny. Jeśli chodzi o dalsze rzeczy, no to słuchajcie, pójdzie nowy wydech dlatego, że stary już tam gdzieś przeze mnie był łatany, jak go jeszcze tak robiłem na zasadzie objawowej, gdzie tam coś wyskoczyło i tutaj pospawać, tutaj jakąś wstawkę, tutaj siatkę wymienić, nie, dość. Jeśli chodzi teraz, ma to jeździć przez długi, długi czas od tego remontu, w miarę bezawaryjnie, więc idzie nowy wydech, a poza tym jeszcze waliło w kabinie, siatka chyba puściła, więc słuchajcie, no nie będę wymieniał już ćwiartkami tego wydechu, tylko pójdzie całkowicie nowa rura i będzie już święty spokój. I tak ogólnie mógłbym tak drążyć, bo i przewody elastyczne gdzieś tam hamulcowe i te mniej elastyczne, czyli te trwałe, gdzieś tam pompa paliwa, gdzieś tam fotel wleciał, szyberdach to wymienię, słuchajcie, on jest zardzewiały, to ktoś to ogląda, to wie, wymienię w późniejszym czasie, jak już elektryka trafi gdzieś tam w ten samochód, będzie można nim suwać, to sobie w wolnej chwili zrobię. Owszem, jest dziura, słuchajcie, jest dziura w szyberdachu, ale odpływy, czyli ta gumka i po drugiej stronie taka sama jest, są drożne, więc to nie jest tak, że mi napada do kabiny, więc na razie zostawiam, tak. Jeśli chodzi o kwestie lakierowania, no to muszę powiedzieć to, że trzeba będzie poczekać chwilę z tym, tak? Pierw chcę zrobić Warszawę. Jedyne co zrobię, jeśli chodzi o lakierowanie, to progi do granicy pewnego punktu. Później zobaczycie, gdzieś tam zrobię gumą i polakieruję akrylem, żeby po prostu jak wyjedzie ten samochód na drogę, to żeby pomimo, że jest w podkładzie, od spodu nie dostawał w pierdolu, jak to mówią, i napuszczę woski. A tak to jeśli chodzi o ten samochód, to większość układów i rzeczy, jakie kupiłem, bo jeszcze fotel, kierownica tutaj doszła, większość układów, jakie tu robiłem, to już muszę po prostu usiąść na spokojnie i jak już będzie gotowy, zrobię posta takiego z listą rzeczy, które robiłem, ale jest tego od groma, tak? Jest tego bardzo dużo, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, plus, tak jak Wam mówiłem, 2 miesiące roboty i to jest sporo, jeśli chodzi o wartość tego samochodu. Ale potrzebny mi jest samochód daily, samochód, który będzie na siebie w jakiś sposób zwracał uwagę, który chociaż w jakimś niedużym stopniu będzie reprezentował to, co robię na co dzień, czyli renowacja klasyków, ale żeby to robił w godzinę,
podobnym stylu, w sensie, że dobra, może nie będzie super idealnie, ale będzie zrobione to kompleksowo, no bo już nie mam czasu, słuchajcie, rozebranie całego samochodu, gdyby to było takie proste i szybkie do wykonania, to pewnie bym go rozebrał, zrobił do ostatniej śrubki, wyspawał, zrobił wszystko na nowych, oryginalnych, drogich częściach, nie wiadomo jakich. Ale to i tak jest, słuchajcie, i tak są koszty, z którymi większość osób, które tam gdzieś do mnie dzwoni i myśli o renowacji, nie jest w stanie się pogodzić, że to tyle kosztuje. I nie jest się też dużo osób w stanie pogodzić z tym, że po prostu to nie ma znaczenia, jakiej wartości jest samochód, tak? Tak naprawdę ceny renowacji determinują części do tego samochodu, a czasami nawet ich brak i to, jak chcemy to zrobić, a nie to, jaki to jest model, słuchajcie. Za ten model i za to kompletne zrobienie tego, co tu, to mógłbym spokojnie wyjąć pieniądze i sobie otworzyć OLX-a i całkiem przyzwoity samochód z całkiem młodego rocznika kupić i mógłbym wrzucić tam może jeszcze z 1000, 2, 3 na jakieś takie podstawowe serwisy i mógłbym się nim cieszyć dalej. Tylko słuchajcie, tak jak wam mówię, to nie jest tak, że ja jestem tu przypadkowo, więc jak robię klientom samochody, to też nie będę, że tak powiem, jakby to określić, wywalał swojego na złą, bo jest rdza. No jest rdza, no to trzeba z nią powalczyć. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze od spodu, jak to wygląda. Podniesiemy. Tu ja jeszcze będę sobie robił pewne rzeczy gdzieś tam, jak to będzie już poskładane, czyli jakieś tam blaszki są zardzewiałe, gdzieś tam tu pas przedni muszę też tam rozczyścić. To wszystko będzie na zasadzie robienia z doskoku i robienia gdzieś tam przy okazji. No słuchajcie, tu jeszcze sobie zobaczymy. No tak jak widzicie, no, większość rzeczy jest nowa, no liczę na takie fajne jeżdżenie tym samochodem, dlatego że wszystkie nowe amory, wszystko sztywne, wszystko fajne, więc myślę, że i prowadzić się będzie, bo ten samochód jako taki w momencie, kiedy jest wszystko ok, to jest naprawdę wdzięczne auto, które się bardzo precyzyjnie prowadzi i na pewno dwa przednie fotele są bardzo wygodne. No słuchajcie, tutaj już nam się podniósł, on jest fajny, bo on jest niski, więc można go podnieść tak, żeby tutaj dwumetrowy człowiek wszedł. Więc jest nowa miska, no, ogrom rzeczy nowych, które jest, no jest naprawdę duży jak na taki samochód. Więc możecie sobie zobaczyć, tutaj jest dziura na wydech, cały spód gdzieś tam zrobiony jak mogłem. To wszystko jeszcze właśnie zaleję woskiem, ale tak jak widzicie, no wszystko technicznie jest. W baku nowa pompa, tutaj już nie straszy, tutaj było, nie było, można powiedzieć, że tego nie było, a teraz jest, więc tutaj mnie czeka jeszcze wosk, wjeżdża wydech i wyjeżdżamy na drogę, słuchajcie, o, nowe półosie, gdzieś tam podstawa filtra oleju, taka fajna, świecąca, alternator po regeneracji, rozrusznik po regeneracji, no wszystko, co na pierwszy rzut oka sprawiało wrażenie, że nie wytrwa, zostało wymienione, no a ponieważ samochód ma 30 lat, no to uwierzcie mi, że większość tych rzeczy tak sprawiała takie wrażenie, więc no tak jak wam, pompa na przykład wysprzęglika, tak, no jest bardzo, bardzo dużo rzeczy. Także słuchajcie, no już za niedługo stanie na kołach, jeszcze koła jadą z proszku i jakieś fajne oponki wskoczą, więc słuchajcie, wydatków jest cała masa, mam nadzieję, że odwdzięczy mi się ten samochód właśnie bezawaryjną jazdą, a wy jak chcecie patrzeć, jak on dalej będzie się, że tak powiem, rodził, no to zapraszam dalej w posty. Pozdrawiam.